Witajcie, strzelnica Rembertów. Dziś mam zamiar sprawdzić trzy łuski Lapua Palma i łuski Lapua te standardowe. O tych samych naważkach amunicja będzie tak samo celna. Muszę to sprawdzić, czy muszę do nowych łusek szukać nowej naważki, czy po prostu będę używał tej swojej sprawdzonej, którą już, że tak powiem, do tej pory strzelałem. Także ja przestawię kamerę i zapraszam. W tej tarczy są łuski standardowe Lapua, pociski A-Tip Match 178 grainów, naważka 45,6 RS52, a tu poniżej jest ta sama naważka, ten sam pocisk, tylko że łuska jest Palma i spłonka mała BR4. To są 2, 1, 1, 1, 1. Witajcie ponownie. Teraz takie krótkie podsumowanie widzę na strzelnicy. Więc tak, jestem ogólnie bardzo zadowolony z tych wyników, bo użyłem naważki, której używałem na standardowych puskach. Z normalnymi dużymi spłonkami, z tymi samymi pociskami A-Tip Match 178 grainów. Zrobiłem to samo z tymi łuskami, tylko ich nie formatowałem, ponieważ headspace był równy na wszystkich łuskach, więc nic tam nie ruszałem. Osadzenie było to samo, naważka ta sama, spłonki były TCI BR4. No i prędkości, rozrzut prędkości był 6 stóp na sekundę. I coś, co zauważyłem jeszcze takiego, można powiedzieć, dziwnego, to to, że nowe łuski praktycznie, ja sprawdzałem, one mi się zamykają bardzo ładnie w komorze, bez żadnych oporów, i łuski odstrzelone, ja wam to pokażę, to jest nowa łuska, ja wezmę, przełożę ten próbnik przełożę na inną suwmiarkę. Ten próbnik przełożę na tą suwmiarkę, żeby cyfrowy obraz wam tu pokazać. Dobra, jest 0, 0. Dobrze, to jest nowa łuska, będzie to w milimetrach. Headspace będzie wynosił 41,19, 18, przepraszam, jest, nie wiem, czy to złapie, jest. Druga łuska nowa, 41,18 i następna łuska, 41,18. Teraz tak, to są łuski nowe. Teraz wezmę łuskę odstrzeloną, ona jest, już ma wyjętą spłonkę, żeby tutaj nie było jakby zaburzenia przy pomiarze. Dobrze, jest wyzerowana dla pewności. Zobaczcie, jest łuska odstrzelona. Widzicie? Nie wiem, jak to skomentować, ale po prostu to jest na granicy błędu pomiarowego. Następna łuska to jest też odstrzelona 41,18. Także czy ja się przysiądę w ogóle na Lapuły Palmy, tak definitywnie to nie wiem, natomiast bardzo rokuję korzystanie z tychże łusek i mam nadzieję, że coś z tego lepszego wyniknie. A propos łusek Lapuła Palma 308 Winchester, to zaraz zobaczycie tablicę z informacją i będziecie wiedzieć, co dalej z nią zrobić. Taka niespodzianka dla wytrwałych i dla subskrybentów, którzy tam mnie klikają, subskrybują. Także to jest.
subskrybują. Także to jeżeli chodzi o, to, o ten odcinek, to już wszystko. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie kciuki w górę. Na dole jest taki guzik, żeby udostępnić, żeby to się niosło wszędzie, żeby ludzie to oglądali, żeby mój kanał się rozrastał, żeby mnie motywowało to wszystko. Zapraszam do komentowania i wciskanie tych kciuków w górę. To mnie tak będzie naprawdę, to mnie motywuje do dalszego działania. Także pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Cześć!